tvpodkarpacie.pl. 30 listopada hokeiści Ciarko PBS Banka Hasanok podejmowali na własnym lodowisku Unię Oświęcim w meczu 22 kolejki Polskiej Hokej Ligi. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych opinii. Thank you.
Najlepszym zawodnikiem spotkania wybranym przez kibiców za pomocą pierwszej w Polsce mobilnej aplikacji hokejowej został Michael Cichy. Każda seria ma swój koniec. Dzisiaj zakończyła się seria, piękna seria zwycięstw w obecnym sezonie tu przed własną publicznością. No dokładnie, no wszystko kiedyś się kończy, ale na pewno nie chcieliśmy tego, żeby to się skończyło. Pierwszą tercję troszkę przespaliśmy, nie wychodziły nam przewagi, gdzie wynik mogliśmy ustalić na własną korzyść. Rywal wykorzystał wszystkie przewagi i myślę, że to zaważyło o dzisiejszym spotkaniu. Goniliśmy wynik jak mogliśmy, chcieliśmy bardzo dogonić i zdobyć przynajmniej 2 punkty, ale dzisiaj się nie udało. Dzisiaj drużyna z Oświęcimia pokazała się z bardzo dobrej strony, zostawili serce na lodzie, choć też my też zostawiliśmy, ale na pewno nie było to, czego chcieli kibice i czego chciał trener od nas w dzisiejszym dniu. Cieszy na pewno kibiców, jeżeli jest walka, bandy huczą i jest dużo fajnych zagrań. Myślę, że na pewno coś zawiniło i ten mecz nie wygraliśmy, choć na pewno teraz nie ma to szukać winnych ani dlaczego tak się stało. Choć mecz może się podobał i z tego się cieszymy, bo chcemy zadowalać kibiców, a nie zawsze tak jest, że będziemy wygrywać i do tego też trzeba się przyzwyczaić. Mieliśmy, mamy chore chłopaki, przyjęliśmy tutaj walczyć. Minimalnie po 1 punkt, żeśmy zyskali 3 punkty, tak jestem bardzo, bardzo zadowolony z 3 punktami. Myślę, że w drugiej tercji jsme ten mecz vyhráli v druhé terci, kdy jsme dali 3 góly rychle za sebou a tím jsme zlomili Sanok, i když Sanok měl spoustu převák, tak jsme to dokázali ubránit a dokázali jsme tutaj na Sanoku zvítězit. My jsme věděli, jak hra Unia, že bude válčit do konca, tak jak v ostatním meču tutaj, tak jak bylo v tom Vošinčimi. Byli jsme přigotovaní, ale jak kolega už mluvil v druhé terci a v dvou minutách bylo po meču. A co nám tak nějak v ostatních týdnech brakuje, to je taký spokoj. Spokoj na převágách, spokoj v šatni, spokoj na lodě, spod bramky, jak máme ty okazie, tak tam jsme za bardzo zenervovaní a tak šipko chceme všechno robiť odrazu. A to tak nie může být. To třeba se vrátit do normální hry, tak jak jsme hráli před výjazdem do Francii. A to moja družina to nie je Real Madrid, aby vyhrávala všechno. To je taková fáze, která přichodí a zase odchodí. A já jsem pevný tego, že to přijde v ten pravý čas a to ještě do Pucharu Polsky máme a pár týdnů a to přijde a ta družina se vrúčí tam, kde povinna být moja družina. TV Podkarpacie.pl